Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwołane przez Prezydium Sejmu na podstawie artykułu 152 ust. 3 regulaminu Sejmu. Stwierdzam, że jest kworum. Początek dzisiejszego obrad, porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje zmiany w składzie Prezydium Komisji. Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Przypominam, że dotychczasowy przewodniczący, pan poseł Robert Telus, został 6 kwietnia powołany na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W związku z tym na podstawie artykułu 7 ust. 3 regulaminu Sejmu jego członkostwo w komisji wygasło. Komisja zatem nie ma przewodniczącego. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 regulaminu Sejmu komisja powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym większością głosów. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Głosowanie przeprowadzimy według zasady: kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Wybór zostanie dokonany, jeżeli kandydat na daną funkcję uzyska zwykłą większość głosów, to znaczy więcej głosów za niż przeciw. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. Przystępując do wyboru przewodniczącego komisji, zwracam uwagę, że w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, uzyskanie przez pierwszego w kolejności kandydata zwykłej większości głosów spowoduje jego wybór na przewodniczącego komisji. Głosowanie na pozostałe kandydatury stanie się wtedy bezprzedmiotowe. Czy powyższe zasady głosowania i wynikające z nich konsekwencje są dla państwa posłów jasne? Są. Pan się zgłaszał do głosu? Tak. Panie marszałku, prosiłbym o jeszcze chwilę zaczekanie z głosowaniem, no bo to jest tak krótki czas, że posłowie nawet z budynku do budynku najdalszego, żeby się przemieścić, to potrzebują jeszcze chwilę. Dziękuję. Bardzo proszę. Pani? Panie marszałku, ja się przychylam do tego wniosku. Dostaliśmy informację o posiedzeniu komisji i tak ważnej decyzji, którą mamy podejmować, jak wybór prezydium o godzinie 14:44, że o 15:00 jest wybór prezydium. No przyznam, że dużo już w tym Sejmie widziałam, mimo że jestem jedną kadencję, ale no, mam nadzieję, że już po jesiennych wyborach będzie dużo lepiej, ponieważ zmieni się władza. Ale nie, naprawdę. Oj. Spokojnie, zmieni się. Ta Dobra, władza się zmieni. Pani poseł. Nie, nie, ale naprawdę kworum. Poczekajmy, no to jest. Przystępujemy do zgłaszania 15 kandydatów. Kto minut. Z panów posłów? Proszę naprzód o zgłaszanie kandydatów. Panie marszałku, panowie posłowie, szanowni państwo, na przewodniczącego komisji zgłaszam pana Leszka Galębę. Bardzo dziękuję. Czy pan poseł wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, panie marszałku, oczywiście. Jesteśmy zaskoczeni, ale przyjmujemy to do wiadomości. Czy są kolejne zgłoszenia? Nie widzę. W związku z zgłoszeniem jednej kandydatury przystępujemy do głosowania. Kto jest za wyborem na funkcję przewodniczącego komisji? Pana posła Galęby. Ktoś liczy? Maszynką, kartą. Jasne, dobra. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mamy wynik. Maszyna powoli liczy. Trzeba zakończyć głosowanie. Gdzie to pisze, że trzeba zakończyć? Proszę o ogłoszenie wyników. Są wyniki na... O, już są, tak. O, głosowało 23 posłów, za 17, przeciw 2, 1, 4, wstrzymało się 4. Stwierdzam, że pan Leszek Galęba został wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa. W związku z wyborem przewodniczącego, z wyborem dotychczasowego zastępcy przewodniczącego na funkcję przewodniczącego, musimy przystąpić do uzupełnienia składu prezydium.
Przypominam, że komisja ustaliła listę zastępców przewodniczącego na 5 osób. Proponuję więc dokonać wyboru uzupełniającego na funkcję zastępcy przewodniczącego. Czy jest sprzeciw w tej sprawie? Nie ma, chwała Bogu. Przystępujemy do zgłaszania kandydatów. To może ja, panie marszałku. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Komisjo, zgłaszam panią Teresę Pamułę do prezydium komisji. Czy pani poseł wyraża zgodę? Nie wyraża. Wyraziła zgodę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za wyborem pani poseł Teresy Pamuły na wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 22 państwa posłów, za 15, przeciw 2, wstrzymało się 5. Pan poseł Leszek Kalemba jest przewodniczącym, a pani poseł Teresa Pamuła wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa. Gratuluję. Formuły końcowe, pani marszałek. Tak jest, zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.